Jak jakaś godleska, to wygląda normalnie. Cześć, witam was z mojej fany w kolejnym odcinku na moim kanale dziś. No cóż, co prawda znów Lele nam się trafia, natomiast w zupełnie innej odsłonie, ponieważ mam superbohaterski tydzień, no i nie chciałem was zostawiać bez zestawu superbohaterskiego. Coś w połączeniu Justice League i Minecrafta, tak? Wonder Woman tu jest napisane, że jest w środku. Special for Children Design. No... uznajmy. Jeżeli wierzyć opakowaniu, w środku mamy aż dwie główki, co tym bardziej potwierdzają obrazki z tyłu, czyli nasza Wonder Woman, która co prawda tutaj w tej wersji bardziej wygląda jak jakaś kloc Woman, może się po prostu zmienić nagle zwykłą i to by było rozwiązanie bardzo fajne, tym bardziej w połączeniu, że klocki Lele są klockami, no nie najgorszymi, tak? Patrzcie, natomiast to jest chyba i tak jedna z fajniejszych, ładniejszych wersji, bo pójdźcie na przykład na Flesza. Czemu w ogóle tu jest rudy, a tu jest czarny? Superman, no wszyscy w ogóle, to jest masakra, jak oni wyglądają w wersji Minecraft. No ale dobra, 79022. W ogóle muszę kiedyś wybadać, czy te numery faktycznie są, one istnieją, czy ktoś się tym przejmuje, czy oni piszą po prostu randomowy numer, bo wiecie, ładnie to wygląda, tak? Przypuszczam, że bardziej to drugie. Otwórzmy sobie, więc zobaczmy, jak wyglądał Wonder Woman. I właśnie, to w ogóle trzeci mój zestaw z Lele, to jest właśnie to, o czym wam kiedyś mówiłem. Dlatego właśnie ten kanał stworzyłem, właśnie po to, bo na starym kanale po prostu robiłem jeden zestaw danej firmy i tyle. A tutaj właśnie bawimy się kilkukrotnie powtarzając zestawy z danej serii i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo opłacalne. Już widzimy na starcie, że co prawda mamy karty, to jest fajne, bo kiedyś sobie zagramy, ale nie mamy instrukcji do tego zestawu. Jest zwykła głowa też, więc zapowiada się całkiem nieźle. Wiecie, o co chodzi. Wywalasz pudełko i tyle masz zbudowania w przyszłości za 20 lat tych klocków. Za 20 lat nie odbudujesz tych klocków już, o ile ktoś w ogóle je sobie zostawi i nie wywali ich do kosza. Ale nie mówię, ale są tutaj dobrą firmą. Tu pierwszy fajny minus, patrzcie, opakowanie nie było w ogóle uszkodzone, a karty są zgięte. No cóż, Vanguard, a nie Minecraft, przepraszam bardzo w takim razie, Justice League i dwie karty. No cóż, fajnie, zawsze dosyłem dwie karty, żeby nie było, że jedna na tym głupio wygląda, no ale spokojnie, jak kupię 6 zestawów, będę miał 12 kart. Jest Wonder Woman, jest ten Flash. Nie no, muszę Flasha chyba też upolować w takim razie. Także nie no, ten gość jest czadowy, ja go muszę sobie kurde bez kitu Flash, ale nazwę oryginalne zachowali. Ach, te Chińczyki. The fastest man alive. Żywy, ale jeszcze żywy. Nie, chyba się muszę przyczaić, bo naprawdę seria jest naprawdę śmieszna. Zobaczmy sobie tam w środku. No, folia nawet fajna jakościowo, to zawsze dobrze świadczy, to nie jest jakiś flak. Mówię, te Lele, no cóż, one mają u mnie raczej dobre oceny. Były już dwie recenzje u mnie Lelów. Jeden zestaw był lepszy, drugi ciut gorszy. Nie, trzy już były Lele. Tak, trzy już. To już czwarty Lele jest w ogóle. No, to jest w ogóle rekord jakiś absolutny. Co nam się w pierwsze rzuca w oczy, no to mamy tutaj tą plakietkę The Vanguard. A czemu Vanguard? Naprawdę nie mogli jakoś śmiesznie podrobić tej nazwy Minecraft? Vanguard, bo to znaczy Collect Them All Building Block Series. No dobra, spoko, nie? Nasza pani wygląda na klacie w ten sposób. Całkiem byłoby to fajne, gdyby tu coś było dorysowane, nie tak dziabnięte, wiecie o co mi chodzi, o tutaj te kształciki i tak dalej, jakieś mięśnie brzuszka, to by nawet było spoko. O dziwo gacie, patrzcie jakie fajne. Oczywiście, gdy pominiemy całkowicie, że ktoś tu miał zeza i krzywo nadruk zrobił na stopach, ale spójrzcie, samo tutaj nadruk, no naprawdę tu się postarali. Z tyłu nie ma kompletnie nic, nawet na pleckach i to mocno boli. Nóżki chodzą trochę zbyt luźno w tym wypadku, ale to już cóż, w przypadku podróbek i tak dobrze, że nie odpadają albo się w ogóle trzymają. Żeby było ciekawiej, nasza pani Wonder Woman ma rękawiczkę taką. Ta ręka znowu schodzi ciężko, ale dokładnie taki sam przypadek mieliśmy ostatnio chyba w przypadku z Spidermana, nie? Nie, tego. Iron Moona, Iron Miniona. Druga rączka też wchodzi. I teraz tak, głowa. Wsadźmy sobie najpierw tą. Ja w ogóle z Lego Minecraftowej głowy nie mam jeszcze w ogóle. Ładnie zadrukowana od góry. Z boku i z tyłu nie ma tutaj nic, co troszkę nas jakby boli serduszko. Ale może to i czasem lepiej. Ale tu, znaczy... wiecie, jakościowo do samego nadruku nie można się przyczepić, jest wykonany poprawnie, nie ma wyjeżdżań za linię i tak dalej, jak w przypadku, mówię, tutaj tych stópek na przykład. Dobra, nałóżmy na łeb. No, mówię, całkowicie odbiegając od tego w ogóle, jak to zasady wygląda, nie, że podróbka, to jest paralelnie. Kobieta kloc normalnie, a nie Wonder Woman. Wonder Klocen.
Jak nic. Natomiast zwykła główka, jednogłówczasta, patrzcie, Lego nawet tego nie potrafi, oni potrafią. No tu chyba troszkę słabiej to wygląda, bo znaczy nie, no na drugie jest ładny, jak najbardziej. W sumie nie ładny, ale te usta takie jakby się napompowała, bo to chcę zdecydowanie. I włoski nakładamy, które prezentują się w sposób. Czekajcie. Tak, no włoski, nie no, podróbka poprawna, jeżeli chodzi o włoski. No my ta twarz, te usta szczególnie, naprawdę, jak jakaś godleska to wygląda normalnie. No, nie, serio, czerwona gwiazda, jakaś radziecka, a nie Wonder Woman. No i gdyby tutaj na drugi, to naprawdę by się figura broniła. Patrzcie, jak ta klata niszczy całkowicie tą figurkę. No, no nie, no, no i te plecy, prawda, ktoś z tyłu widzi, ło, fajna rozebrana laseczka, albo jeszcze z tą głową drugą. Dobra, co my tu mamy? Musimy się przyjrzeć obrazkowi. W ogóle w przypadku Iron Moona w ogóle były inne klocki w środku, więc mam nadzieję, że tutaj tak nie jest. Ale wygląda, że nie. Faktycznie możemy sobie tu nałożyć klocek 1, klocek 2, klocek 3. A, bo jest jeszcze ten. A no, tylko spójrzcie, czekajcie. Nie jest na druk, o, to bardzo renomowany i drogi klocek jest. Dobra, to ja w ogóle źle zrobiłem. Natomiast, no, wybaczcie, to jest ten potwór. A! Minecraftowy i to jest naprawdę ceniona figurka. W świecie Lego to już kilka stów wychodziło, nie? O, w ten sposób robimy i tak wygląda ta figureczka. Ja nie pytałem się nazywam, czy nie pamiętam, nie wiem, bo nie gram Minecrafta, bo nie lubię gier MMO. Jeżeli lubicie gry, to zapraszam was na mój kanał z grami. W ogóle krzywy na druk, jak nie wiem, nawet ja to widzę. Ja bym tak naklejkę nakleił krzywą, oni tak zrobili na druk. No cóż, ale jest potworek, tak? Więc mamy babeczkę i potworka. No i teraz mamy tak, tutaj kończymy sobie konstrukt. W ten sposób nakładając to, żeby było ciekawie, nasza Wonder Woman nie ma jakiejś tam tarczy, dzidy, czym ona tam walczyła, ale ma pistolet jak prawdziwy wojownik z kosmosu. No nie no, tak trochę do... No. Czerwona gwiazda, no nie no, no całkiem okej okay jest, no. Fajnie, że faktycznie mamy to na tą głowę, nie? Nie fajnie bardzo, że nam nie jest Wonder Woman w stanie stanąć na tych studach. Dobra, jakoś siłą ją wtrąciłem, ale aż włosy jej odpadły. Przypuszczam, że jak teraz ją odczepę, to gdzie jest broń? Nie jest broń. Wpadła mi do miasta Lego, dobrze, że ją odnalazłem. Tutaj ten stworek jest. No i głowa wchodzi tu. Wchodzi. No i teraz tak, musimy przejść do oceny całości oczywiście. Te włosy łatwo spadają, ale nawet... Aha. Przepraszam, włosy, ręka też łatwo odpada. No cóż, podsumowując ten zestaw, no tak naprawdę nie jest on zły, jak całe lele od zawsze. Jestem jedynie w szoku, bo jak dla mnie każde lele czymś się różnią. No to chyba są w ogóle wszystko inne fabryki, bo pierwsze lele, nie pamiętam już co to... Aha, pierwszym lele był coś z Batmana i to był bardzo dobry zestaw. Później była kobieta wąs. Kobieta, która ma tak krzywy nadruk, że w ogóle masakra i klocki jakościowo są praktycznie te same, ale jakoś na druku była zupełnie inna. Później Spider-Man też był w miarę okej, okay, a tutaj znowu jakiś dziwny nadruk, jakieś śmieszne, łatwiej odpadają te klocki od poprzednich i tak dalej. No dziwne jest to lele, za każdym razem mam wrażenie, że to są zupełnie inne fabryki. Trzyma się to w miarę mimo wszystko kupy, poza tą ręką, która to odpadła. Włosy łatwiej spadają, ale nawet Lego mi się to zdarza. Szkoda, że ten nadruk jest tak trochę skrzaniony po prostu, bo naprawdę byłaby dużo fajniejsza, cenna figurka. Mogłaby to być, wiecie, kobieta ZSZR. Jak się mówi? Mogłaby być kobietą z tą gwiazdą na głowie ZSRR, taki kapitan ZSRR, Wonder ZSSR, a tu, no cóż, nie może być niestety. No, nie, fajnie, chyba będzie to faktycznie, ona się będzie przenosiła może w moim mieście tym WTF w czasie i będzie właśnie kobietą ZSRR. Takim, wiecie, będzie szerzyła komunizm i w ogóle, to jest dobry pomysł. Fajnie, bogatki zadrukowali i to... Starali się, tak, tu nie ma co mówić. Fajnie jest ten stworek, kosztowało mnie to 6 zł, więc relatywnie jak na ten zestaw, bo wiecie, nie zapłacimy większą kasę za mniejsze sety, chociaż coraz rzadziej. Plastik jest okej, okay, tu nie ma co gadać. Mimo wszystko, samo ilość klocków też jak najbardziej, sama idea tej śmieszności minecraftowej okej. Okay. No cóż, lele, no muszę im podtrzymać twardo tą ocenę. 7 jak najbardziej zasługują w skali podróbek, zakładając, że Lego to 10 na 10. Cały czas mamy lepsze klocki, były u mnie lepsze klocki niż te. No i cóż, to jest ostatni zestaw w superbohaterskim tygodniu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich maratonów tematycznych, to piszcie, a się postaram dostosować, bo mi się osobiście to bardzo podobało, taki maratonik. Zapraszam was oczywiście na inne kanały, gdzie również superbohaterskie filmy się ukazywały, no bo to jest...
mówię, ostatni film na tym kanale, także widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych innych filmikach, a wam dziś bardzo dziękuję za kolejny wspólny odcinek, zobaczenia wkrótce.